Witam serdecznie. Piotr Nisztor, oglądają Państwo Telewizję Republika, a ze mną i z Państwem gość Tomasz Szatkowski, ambasador Polski przy NATO. Dzień dobry, panie ambasadorze, witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa serdecznie. Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, poinformował, że będzie zwołana Rada NATO Ukraina, na której będzie dyskutowana kwestia tego, co dzieje się obecnie na Morzu Czarnym. Rosja wycofała się z umowy zbożowej zawartej za pośrednictwem ONZ i Turcji. I tu pytanie, bo to ta Rada NATO Ukraina odbędzie się na poziomie ambasadorów. Będzie pan brał udział w tym spotkaniu. Czego się pan spodziewa? Jakie ustalenia mogą tam zapaść? Przypuszczam, że strona ukraińska będzie prosiła partnerów w NATO o pomoc w organizacji eksportu zboża drogą morską w sytuacji wycofania się Rosji z tego porozumienia. Pewnie przypuszczam, że będzie to dotyczyło nowych form pomocy, które sojusznicy mogliby udzielić Ukrainie w tym, aby ta była w stanie to zboże dalej eksportować. To co w takim razie, czego można się spodziewać w kontekście chociażby tych słów przedstawicieli ukraińskiego rządu, które były krytyczne w stosunku do Polski? Tak, te słowa były rzeczywiście krytyczne w stosunku do Polski i można powiedzieć, były w jakiś sposób nie do końca sprawiedliwie przedstawiały perspektywę tego kryzysu zbożowego, bo pamiętajmy o tym, że Polska po pierwsze nie blokuje tranzytu dla ukraińskiego zboża do Unii Europejskiej. Polska, jak i szereg państw na wschodniej flance czuły się po prostu w sposób pewien dysproporcjonalny, dotknięte efektami zwolnienia eksportu ukraińskiego zboża do Ukrainy. Ich rynki w sposób jakby no nieproporcjonalny zostały dotknięte tymi efektami. Ale to nie jest do końca pole działania NATO. Jeśli chodzi o NATO, będzie to dotyczyło raczej perspektywy kontynuowania w jakiejś formie możliwości eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne, czyli tej najbardziej wydajnej drogi eksportu zboża. Wobec zakończenia porozumienia zbożowego pewnie będzie jakaś próba poszukiwania jakiejś innej możliwości, pewnie w znakomitej większości siłami Ukrainy, ale będzie to na pewno wymagało jakiejś formy pomocy ze strony sojuszników. Zobaczymy, jak będą wyglądały ukraińskie prośby. No właśnie, a czy Ukraina nie zażąda albo nie poprosi o to, aby to właśnie Sojusz Północnoatlantycki no, w jakimś sensie ochraniał te transporty? No, przekonamy się o tym jutro. No, tutaj ewentualna pomoc może przybrać różne formy. To są działania dyplomatyczne po pierwsze, a to jest udzielenie jakiejś formy pomocy w zakresie sprzętu wojskowego. Tak, pamiętajmy o kwestii rozminowania szlaków wodnych. Pamiętajmy jeszcze kwestia obrony powietrznej, tak, ponieważ te szlaki również padają, również są celem ataków rosyjskiego lotnictwa i dronów, które wykorzystują siły rosyjskie, więc tutaj obrona powietrzna, która jest tak krytyczna w trakcie tej wojny na Ukrainie, na pewno musiałaby być w jakiś sposób wzmocniona. Więc formy są potencjalnie różnorakie. Zobaczymy, jak będzie wyglądało wystąpienie ukraińskie. No i jakie będą też reakcje innych sojuszników. No, w takim razie czekamy do jutra, a tymczasem prośba do pana o komentarz. Słowa szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Ukrainy, który wskazuje, że do lata 2024 roku Ukraina wygra wojnę i wejdzie do NATO. Jak pan to komentuje? No cóż, życzymy Ukrainie sukcesu w tej wojnie. Ukraina pokazała już różnoraki sposób nas pozytywnie zaskoczyła w trakcie tej wojny, odpierając rosyjską agresję, pokazując pewną zdolność do długotrwałej obrony. Teraz staramy się pomóc Ukrainie w taki sposób, aby Ukraina mogła odwrócić skutki rosyjskiej agresji. Na razie okazuje się to nie być do końca
łatwym w postępach ukraińskiej ofensywy, ale też każdy, kto zna się na tematyce wojskowej, zdawał sobie sprawę, że to tak naprawdę nie będzie łatwo, bo nigdy nie jest łatwo przełamać obronę, która była miesiącami wzmacniana. Tylko że ta rosyjska obrona w tym momencie wydaje się być twarda na swojej powierzchni, na swojej skorupie, można powiedzieć, jeśli tą skorupę uda się Ukraińcom złamać, to być może rzeczywiście dojdzie do przełomu. Do tego oczywiście w stronie ukraińskiej życzymy. A co w takim razie jest kwestią wejścia Ukrainy do NATO, bo szczyt w Wilnie, który niedawno się zakończył, niedawno się odbył, no jednak nie dał takiego konkretnego sygnału. Czy ci, którzy komentują to wydarzenie, twierdzą fałszywie, że Ukraina nie dostała faktycznie zaproszenia formalnego do Sojuszu Północnoatlantyckiego? Jak pan do tego podchodzi? Ja myślę, że odbiór komunikacyjny wyników szczytu w Wilnie nie jest do końca adekwatny w stosunku do jego wyników, jego prawdziwych wyników. Tak naprawdę na stole nigdy nie leżało zaproszenie Ukrainy do NATO podczas szczytu w Wilnie. To nigdy nie było realne. Trzeba było mieć świadomość, że duża część sojuszników po prostu nie zgodziłaby się na taki gest, który jest formułowane zaproszenie, nawet jeśli koniec procedury akcesyjnej przypadłby na czasy już powiedzmy po wojnie. Tak? Z drugiej strony nie chcemy też wskazywać na wojnę jako tą okoliczność, która w sposób jakby formalny umożliwia Ukrainie przystąpienie do NATO, no bo w ten sposób przydawalibyśmy Rosji rodzaj faktycznego weta. Nie zgadzamy się na rosyjskie formalne weto, ale nie zgadzamy się także na faktyczne weto. Pamiętajmy, że są takie przypadki jak podział Niemiec, który w trakcie zimnej wojny, gdzie pomimo braku traktatu pokojowego zachodnie Niemcy były członkiem NATO, więc tutaj pewne możliwości istnieją, nawet jeśli ten konflikt nie będzie finalnie zakończony, ale na pewno zgadzamy się, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że zakończenie tej wojny przybliżyłoby tą, jakby znacznie ułatwiłoby perspektywę akcesji ukraińskiej. Natomiast co do samych wyników. Droga Ukrainy do NATO uległa pewnemu skróceniu. Tak? Ten proces, pamiętajmy, z jaką sytuacją mieliśmy do czynienia przed szczytem w Wilnie. Już w Bukareszcie w 2008 roku sojusznicy niejako przyrzekli, obiecali Ukrainie, że ta stanie się członkiem NATO, ale z drugiej strony zabrakło procesu, zabrakło konkretnej ścieżki, czyli tego membership action plan, które było tą kością niezgody w trakcie szczytu w Bukareszcie. No jest to istotny krok szczytu w Wilnie, że sojusznicy postanowili, że ten membership action plan już nie będzie potrzebny. Formujemy nową ścieżkę, która, na której Ukraina już jest. Czyli nie jest to taka sytuacja jak w Bukareszcie, gdy mówiliśmy, że Ukraina będzie członkiem NATO, do tego potrzebuje map, ale mapu Ukrainie na razie nie damy. Tak? Teraz mówimy, że to zaproszenie zostanie wysłane. Oczywiście tutaj można by mieć zastrzeżenia do ostatecznego języka, no ale on zawsze jest efektem pewnego kompromisu, albo negocjacji. I ta ścieżka jest już w miarę sprecyzowana, będziemy ją dalej precyzować w najbliższych miesiącach, jak będą wyglądały uwarunkowania, jak będzie wyglądał w szczegółach ten proces. Więc, co więcej, efektem szczytu w Wilnie jest także powołanie Rady NATO-Ukraina, wyjątkowego formatu, bo do tej pory Rosja jeszcze przed wybuchem, przed atakiem 24 lutego była jedynym państwem, które dysponowało tego rodzaju formatem w relacjach z sojusznikami. Teraz jedynym państwem faktycznie, które będzie mogło zasiadać z sojusznikami w ramach tego formatu na równi z wszystkimi sojusznikami, będzie właśnie Ukraina. I ten format również pomoże Ukrainie na drodze do członkostwa w NATO. Więc tej szklanka jest co najmniej do połowy pełna. Panie ambasadorze, Aleksandr Łukaszenko podczas spotkania z Władimirem Putinem mówił o wycieczce wagnerowców do Polski. Pytanie, jak Sojusz Północnoatlantycki podchodzi do tych słów i na ile dzisiaj jest zagrożenie tego, że faktycznie wagnerowcy mogą wkroczyć ze strony Białorusi na nasze terytorium? W tym tygodniu będziemy to w Kwaterze Głównej oceniali. Będziemy oceniali
jak tak naprawdę, mówię tutaj o poziomie ambasadorów, tak, jak tak naprawdę od strony wywiadowczej wygląda ta perspektywa, czy rzeczywiście następuje koncentracja oddziału Wagnera, czy jest to tylko operacja informacyjna. Oczywiście na pewnego rodzaju pogróżki należy odpowiadać w sferze informacyjnej, aktywnie, bądź też je ignorując, dlatego to będziemy dostosowywać politykę komunikacyjną sojuszu, tak aby ona była jednak jasna w tej sprawie. No i druga sprawa, jeśli potwierdzą się te sygnały o tym, że grupa Wagnera koncentruje się na nowo na Białorusi, będziemy oceniali tę sprawę strony operacyjnej, czy sojusz ma na wschodniej flance wystarczające siły. Mówię tutaj o siłach Polski, które przecież też są całkiem liczne, ostatnio zostały wzmocnione na Podlasiu, a także o siłach sojuszniczych. Pamiętajmy, że są siły amerykańskie w okolicach Orzysza, jest lotnictwo sojuszu, które cały czas patroluje przestrzeń nad Polską, więc będziemy oceniali, czy te środki są wystarczające. To w takim razie kwestia zbrojeń polskiej armii, tego, co robi dzisiaj minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Jak pan z perspektywy naszego przedstawiciela w sojuszu ocenia i przede wszystkim, jakie do pana sygnały płyną w zakresie tych kolejnych polskich działań w zakresie dozbrajania i powiększania polskiej armii? Cóż, ja z perspektywy swojego przedstawicielstwa przy Rzeczpospolitej Polskiej przy NATO mogę tylko cieszyć się z tego, że Polska buduje swoją pozycję jako silnego, pewnego sojusznika, że będziemy w coraz większym stopniu raczej dostarczycielem bezpieczeństwa niż jego odbiorcą tego rodzaju, nie tylko zapowiedzi, ale realizacja tych zapowiedzi następuje w szybkim tempie, buduje taką pozycję Polski. Ale jest to pewien proces, który jeszcze się oczywiście nie zakończył, zarówno w tym wymiarze właśnie budowy tych zdolności, a także w wymiarze percepcji i też pozycji politycznej. No i moim zdaniem jest to, żeby w tym przejściowym etapie zabezpieczać nasz spokój, nasze bezpieczeństwo poprzez obecność sojuszniczą, ale także, żeby już uświadamiać sojusznikom i budować tę pozycję Polski jako przyszłego jednego z kluczowych gwarantów bezpieczeństwa całego sojuszu w ramach NATO. No właśnie, bo przedstawiciel amerykańskiej administracji mówił o tym w kontekście tych gruźb Aleksandra Łukaszenki, że sojusz będzie bronił każdego skrawka ziemi tych, którzy są członkami sojuszu, w tym również Polski. Ale ja mam pytanie do pana odnośnie tego, na ile my dzisiaj jako Polska, dzięki tym zbrojeniom, dzięki zwiększaniu liczebności polskiej armii, jesteśmy w stanie się sami obronić? Tak, wspomniał pan o tej zmianie doktryny sojuszu. Może od tego zacznę. To był polski postulat na szczyt ubiegłoroczny w Madrycie. Udało się przekonać sojuszników, że tego rodzaju zmiana w doktrynie powinna mieć miejsce i ona jest teraz implementowana w dokumentach planistycznych i będzie miała również swój wyraz w pewnej postawie sił sojuszu. Jeśli chodzi o zdolności polskie, no to widzimy to już od dłuższego czasu. To zaczęło się od budowy zdolności Wojsk Obrony Terytorialnej, od powstania 18 Dywizji, czyli od odbudowy 4 Dywizji na wschodniej flance i teraz są kolejny projekt budowa 5 Dywizji Wojska Polskiego, Dywizji Legionów, która będzie również stacjonowała na wschodniej flance. To się łączy również z odbudową ilości Wojska Polskiego. Oczywiście ten proces, tak jak powiedziałem, jeszcze się nie zakończył. Jesteśmy w trakcie tego procesu, ale jego realizacja, choćby w istotnym zakresie, powoduje, że Polska będzie bliska pewnego poziomu samowystarczalności obrony. To nie znaczy, że wyjdziemy z NATO, to nie znaczy, że nie będziemy chcieli współdziałać z sojusznikami w ramach sojuszu dla zabezpieczenia Polski i także innych krajów na wschodniej flance, ale to będzie dawało pewien znacznie większy komfort bezpieczeństwa naszym obywatelom, a także większe pole manewru, większe pole oddziaływania Polsce na arenie międzynarodowej.
No, na ile w takim razie te zbrojenia, to zwiększanie polskiej armii z tych informacji, które są w pana posiadaniu, w posiadaniu Sojuszu Północnoatlantyckiego, no, jest dużym problemem dla Federacji Rosyjskiej? Na ile Federacja Rosyjska dzisiaj próbuje wykorzystywać różne narzędzia, w tym dezinformacji, w tym działania medialne do tego, aby uderzać w ten cały proces modernizacji i zwiększania potencjału obronnego polskiej armii? Ja nie chciałbym, albo też po prostu nie mogę komentować tego w szczegółach, bo sytuacja operacyjna, z jaką mamy do czynienia na wschodniej flance, jest oczywiście niejawna, ale polskie zbrojenia, polskie plany rozbudowy sił zbrojnych będą miały istotny wpływ na sytuację na wschodniej flance i spowodują, że Polska będzie kluczowym sojusznikiem, szczególnie w domenie lądowej, a także w innych domenach, tak jak choćby lotnicze, gdzie polskie siły, a także zdolność do przyjęcia sił sojuszniczych będzie odgrywała kluczową rolę, szczególnie na tym centralnym odcinku sojuszu. Jeśli chodzi o odbiór tego przez stronę rosyjską, no mieliśmy do czynienia z pewną próbką tego podczas spotkania Aleksandra Łukaszenki z Władimirem Putinem, gdzie upadały sygnały o tym właśnie, że strona polska przemieszcza pewne jednostki na wschód. To są na razie nasze wewnętrzne ruchy, które są związane z reagowaniem na niebezpieczeństwo na wschodniej flance, ale rozbudowa zdolności na stałe na wschodniej flance spowoduje, że będziemy mogli reagować jeszcze bardziej elastycznie i w jeszcze szybszym tempie na ewentualne pogorszenie się sytuacji w jeszcze większym stopniu, jak na przykład obserwujemy dzisiaj w związku z dyslokacją Wagnera. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był Tomasz Szatkowski, ambasador Polski przy NATO. Bardzo Panu dziękuję, Panie ambasadorze. Dziękuję bardzo. A ja zachęcam Państwa do pozostania z Telewizją Republika. Wracamy już za chwilę.